Słuchajcie, jaja, bo żona mi kazała powiedzieć historię, jak pozyskałem rybę. Szedłem sobie wzdłuż naszej poznańskiej warty, a tam tak szczupaczek, jeden gonił drugiego, takie malutkie, ja sobie hyc i mam. Dobra, a poważnie to zapraszam na odcinek o rybie. Ciągle kurak, 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 to teraz ryba. Dobra. Słuchajcie, pół żartem, pół serio, oczywiście dzisiaj ryba, tym razem szczupaczek. Dostałem w prezencie od dobrych ludzi dwie sztuki, więc wymyśliliśmy sobie z małżonką cudną, że upieczemy sobie w piekarniku. Więc robota bardzo szybka, tak naprawdę przygotowania 20 minut i później pieczenie 40-45, zależy tam od wielkości ryby. Co mamy? To teraz tak, co mamy? Mamy reklamy. Dwa małe szczupaczki. Naprawdę są małe, są takie dzieciotka, tak jak co to mamy? Później masło, tak mniej więcej jest dwie łyżki, ząbek czosnku, troszeczkę kurkumy, pieprz cytrynowy, ziele angielskie, gałka. Tutaj mamy majerany, lubczy. Powinien być jeszcze koperek, ale niestety Michasiowi się nie chciało iść, więc koperku nie ma, będzie za to lubczyk. No i co, no w przyspieszonym tempie pokazujemy, jak to się robi. Masełko rozgniotę z czosnek rozgniotę z masłem, do tego dosypię trochę ziół, tak żeby to wszystko ładnie przeszło. Ryba dalej będzie smarowana, a to pokażę. Dobra, to lecimy. W miseczce masełko, rozgniatamy ząbek czosnku. Więcej nie ma co, bo to ma smakować rybą, a nie przyprawami i czosnkiem. Także delikatnie z przyprawami uważaj, żeby nie zabić smaku mięsa. Solić już nie będziemy, bo ryba została wcześniej posolona, już że tak powiem. Chwilę wcześniej, żeby to ładnie się wszystko przegryzło. Kurkumę odrobinę też. Pamiętajcie, że to mocno barwi i łamie smak. Pieprz cytrynowy. Tego może być troszkę więcej. Ja daję jeszcze odrobinę ziela angielskiego zmielonego. Gałka muszkatołowa, także bardzo dobrze się moim zdaniem komponuje. Pamiętajcie, nie za dużo, nie za dużo, bo jak zabijecie smak ryby, to szkoda będzie. Odrobina majeranku, też dobrze pasuje do ryby. I lubczyk. Też lubczyk. To potem jak zacznę kochać moją małżonkę po tym lubczyku, to klękajcie narody. Dobra. Masełko się trochę już przygryzło w smakach z przyprawami. Ryba wcześniej już, tak jak wspomniałem, była oczyszczona. Sprawiona, ładnie posolona. Możemy ją lekko ponacinać, żeby to masełko ładnie też sobie weszło w te grubsze części. To jest akurat mała sztuka, więc nie ma problemu. Natomiast jeżeli macie większą, to na pewno jest to już rzecz obowiązkowa. No i co? Nie ma tu wielkiej filozofii. Trzeba zacząć smarować. Zaczynamy smarowanie od środka. Trochę jeszcze mokre jest niestety, ale się nic nie dzieje. Teraz widzicie każdą szczelinkę, trochę masełka. Wtedy nabierze smak cała ryba ładnie. Dobra, trochę zrobimy tu porządku. Nie się mylić na bałaganiu, ale chyba jest szybka. Jak widzieliście.
oczywiście chwila, moment posmarowana. Teraz tylko naklejemy to folią aluminiową. I do piekarnika. Jak widzicie, rybka, czas na nią nastał. Zobaczymy, co tutaj widać upichcił. Jak widzicie, rybka już jest, pięknie pachnie, po nacinania przeszła tymi ziołami, masełkiem, tak pachnie. Polecam, prosty, szybki, w zasadzie mało inwazyjny sposób, jak kładacie do piekarnika, zapominacie o sprawie. Naprawdę ryby, bardzo bogate źródło białka, bez tłuszczu, polecam.